Damian Rastak po zwycięstwie nad Jagiellonią 2-1. Damian, pokonujemy lidera. Jak ważne jest to zwycięstwo w kontekście tej dalszej, decydującej fazy sezonu? Jak każde zwycięstwo w tej lidze jest ogromnie ważne. Daje nam to spokój, możemy się skupić tylko i wyłącznie na tej górnej części tabeli. Także no, jestem dumny z chłopaków, jestem szczęśliwy, że wygraliśmy ten mecz. Bardzo ciężki mecz. Spodziewaliśmy się takiego meczu. Jagiellonia gra bardzo dobrze piłką. Wydaje mi się, że na ten moment najlepiej w lidze, jeśli chodzi o operowanie piłki. Natomiast dzisiaj sobie doskonale z tymi ich atakami radziliśmy, czasem heroicznymi obronami, ale to cieszy. To cieszy bardzo, że to poświęcenie przynosi efekty i daje nam upragnione 3 punkty, bodajże 6 zwycięstwo z rzędu u siebie na stadionie, także nic, tylko to kontynuować. Mam nadzieję, że ta pasja będzie trwała jeszcze długo. Powiedziałeś, że możemy się teraz skupić na górnej części tabeli, ale myślę, że też pokazaliśmy dzisiaj, że jesteśmy w stanie wygrać z każdym właśnie w tej górnej części tabeli. Zgadzam się, tylko że w tej lidze każdy z każdym może wygrać, nie? Bo no są niespodzianki, są duże niespodzianki w tej lidze. Tak naprawdę żaden mecz nie jest łatwy. Nie jest tak, że się wchodzi na boisko i już sobie można dopisać 3 punkty. Także oczywiście z takimi zespołami jak Jagiellonia to jest dużo cięższe niż z tymi zespołami z dołu tabeli. Natomiast trzeba szanować każdego przeciwnika. To są takie slogany, natomiast taka jest prawda. Ale my się skupiamy na jednym kolejnym meczu. Teraz przed nami Lech Poznań, tutaj u siebie w domu, także dla takich meczów się gra, wychodzi się na boisko. Liczę na pełne trybuny, także nie mogę się doczekać już za tydzień tego meczu. A teraz raz i do bólu szczerze. Ten schemat był trenowany, czy poniosła was z Erikiem fantazja? No tutaj muszę powiedzieć, że był trenowany już od dłuższego czasu. Po prostu nie było sposobności tego wykorzystać, natomiast tak, było to trenowane, tutaj zasługi dla trenera Osińskiego, dla trenera Piotra, także no teraz możemy się cieszyć, bo były już takie tutaj śmiechy, że na treningu nic mi nie wpada, a tutaj jedna okazja i wpadło, także bardzo się z tego cieszę i mam nadzieję, że jeszcze coś fajnego będziemy w kolejnych meczach wymyślać, jeśli chodzi o te stałe fragmenty gry.